Witam Państwa serdecznie. Bardzo mi miło gościć ponownie w pięknym mieście Bydgoszczy. Temat, tak jak zostało zapowiedziane, jest tematem trudnym, niewdzięcznym i jestem jak najdalszy od tego, aby kogokolwiek straszyć, aby budować swoją pozycję medialną czy komercyjną na straszeniu, na sprzedawaniu strachu. Jest bardzo wielu handlarzy strachem w Polsce, którzy robią całkiem niezłe pieniądze na straszeniu III wojną światową i paru innymi sprawami. Niemniej jednak sytuacja geopolityczna jest trudna. Sytuacja geopolityczna Polski zmierza niestety do konfrontacji nie tylko na wschodzie, także na Bliskim Wschodzie, o czym jeszcze powiem. I w związku z tym chciałem Państwu zarysować kilka ważnych procesów, które dzisiaj obserwujemy. Mam przyjemność i zaszczyt zajmować się geopolityką od roku 2007, profesjonalnie zajmować się geopolityką. To już jest szmat czasu, to jest 17 lat, kiedy jestem aktywny publicznie. Pamiętam jeszcze zamierzchłe czasy kilkanaście lat temu, kiedy gościłem w niedalekim Toruniu na zjeździe geopolityków polskich. To był bodajże 5. zjazd. I pamiętam jeszcze, że kilkanaście lat temu ekspertów mówiło, że Polska jest po wsze czasy bezpieczna, że członkostwo w NATO, rok 1999, członkostwo w Unii Europejskiej, rok 2004, to tak naprawdę ostateczne pieczęcie pokoju w tej części Europy, że nikt nie będzie chciał wszczynać wojen, bo jest przecież dobrobyt najlepszą. To oczywiście jest pewna trawestacja z mojej strony. Najlepszą formą ustrojową jest demokracja liberalna i nikt normalny nie będzie chciał wszczynać. Żyjemy w okresie tak zwanej zmiany hegemonicznej. Ona się zaczęła tak naprawdę w roku 2008. Mało kto widział wtedy, w tym kryzysie gospodarczym, w tej bańce na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, która pękła wtedy i rozpoczęła cały proces zmiany polityki amerykańskiej. Nikt wtedy jeszcze nie dostrzegał w Polsce tego, że będzie to miało tak daleko idące konsekwencje. Rozpoczął się proces zmiany hegemonicznej. On występuje cyklicznie w historii świata i wiąże się przeważnie z dużymi turbulencjami, rewolucjami, puczami, zamachami stanu, wojnami, także tymi pełnoskalowymi. I obecnie mamy do czynienia właśnie z taką zmianą hegemoniczną. Jeszcze w końcu lat 70., od końca lat 70., od reform Deng Xiaopinga, nikt nie przypuszczał, że Chiny staną się tak szybko w takiej hybrydowej, można powiedzieć, kapitalistyczno-komunistycznej gospodarce, stojąc na takim filarze, że staną się pretendentem do hegemonii, albo przynajmniej do regionalnego mocarstwa. Nikt tego wtedy jeszcze nie przypuszczał, w latach 80. jeszcze za czasów Ronalda Reagana. Mamy sytuację, w której następuje otwarte zakwestionowanie przywództwa amerykańskiego na świecie. Co do tego nie ma dzisiaj żadnych wątpliwości. 1 stycznia 2024 roku nastąpiła niezwykle istotna zmiana na mapie geopolitycznej świata. Media głównego nurtu w Polsce oczywiście o tym milczą albo zbywają to jakimiś śmiesznostkami, próbami wykoślawiania rzeczywistości, która jest taka, a nie inna. Ponieważ globalne południe, dawne kraje trzeciego świata, jak się mówi, czy dawne kraje rozwijające się, rzuciły wyzwanie krajom pierwszego świata. Kraje pierwszego świata, bogaty, syty, zadowolony z siebie Zachód, zdezindustrializował się, przeniósł, offshore'ował, jak to się ładnie mówi na Zachodzie, swój przemysł. Stał się krainą usług, krainą takich formacji intelektualnych jak postmodernizm, który dzisiaj obserwujemy praktycznie na każdym rogu. Podczas gdy globalne południe, bo ten termin jest dzisiaj bardziej adekwatny, zaczęło się integrować. 1 stycznia bieżącego roku grupa BRICS, Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki powiększyła się o 4 kolejne kraje. A to nie koniec. Kolejne kraje idą,
idą w ślad za nimi. Za... Oczywiście Argentyna odpadła z oczywistych względów, Javier Milei przyjął taką, a nie inną politykę, moim zdaniem skończy się to bardzo źle dla Argentyny. Natomiast już sam fakt, że Islamska Republika Iranu czy Arabia Saudyjska przystąpiły do grupy BRICS, pokazuje, jaki to ma potencjał. Dzisiaj globalne południe, grupa BRICS pod wodzą Indii, Rosji i Chin, najważniejszych graczy w tym koncercie nowym mocarstw, mają większe PKB, mają więcej ludności niż grupa G7 pod egidą Stanów Zjednoczonych. Kolektywny Zachód przechodzi ogromny kryzys, widoczny gołym okiem. Potężna inflacja, problem z brakiem tak naprawdę istnienia nowoczesnego przemysłu zbrojeniowego, który byłby w stanie zaspokoić potrzeby zbliżającej się wielkiej wojny. Brak w ogóle przemysłu nowoczesnego. Proszę zauważyć, że Niemcy, które jeszcze produkowały do niedawna nowoczesne maszyny przemysłowe, już dzisiaj muszą sprowadzać maszyny przemysłowe z Chin. Widzieliśmy to w okresie lockdownu, w okresie zarządzonej przez WHO pandemii COVID-19, że tutaj nie było przemysłu. Tutaj nawet był problem z respiratorami, był problem z maseczkami. Prawda? Więc dzisiaj Europa i kolektywny Zachód przechodzi ogromny kryzys. To jest także kryzys migracyjny, to jest kryzys tożsamości, to jest kryzys wreszcie bezpieczeństwa moralnego. Pojęcie w ogóle nie funkcjonujące w Polsce, bezpieczeństwo moralne. Wrócę do niego jeszcze za chwilę. To jest wielki kryzys suwerenności kulturowej, to jest wielki kryzys suwerenności państw narodowych. To są trendy, które dzisiaj rozrywają Europę. To są trendy także związane ze zmianą struktury etnicznej społeczeństw europejskich. My także od niedawna doświadczamy tego. Oficjalne raporty policyjne już mówią o tym, że wzrasta liczba przestępstw, tak zwanej, jak to określa się w raportach policyjnych, ludności rosyjskojęzycznej. Cokolwiek miałoby to znaczyć. W tych raportach. I widzimy to na każdym kroku. Codziennie praktycznie w mediach słyszymy o jakichś napadach, o różnego rodzaju przypadkach przestępstw dokonywanych przez imigrantów. 8 czerwca bieżącego roku prezydent Serbii Aleksandar Vučić udzielił wywiadu dla jednego z tygodników szwajcarskich. Jest dostępny zapis wideo, jest link na moim podcaście geopolitycznym w serwisie YouTube. Powiedział w tym wywiadzie, to jest wywiad, gdzie widać, że pod wpływem głębokiej refleksji prezydent Serbii pewne informacje przekazał. Powiedział, że w ciągu 3-4 miesięcy dojdzie do wybuchu wojny światowej. 8 czerwca tego roku był udostępniony ten wywiad. Serbia ma, zdaniem prezydenta Vučića, sprawdzać zapasy ropy, mąki, cukru, leków i innych istotnych zapasów na czas wojny. Skąd te informacje? Szanowni Państwo, ja pamiętam swoją pierwszą debatę z Jackiem Bartosiakiem. Chciałem powiedzieć doktorem Jackiem Bartosiakiem, ale wiemy, że został pozbawiony tego stopnia w takich czy innych okolicznościach. Nie będę, nie znając dokumentów Polskiej Akademii Nauk, tutaj wchodził w komentarz jakiś głębszy, ale pamiętam swoją pierwszą debatę z Jackiem Bartosiakiem w grudniu roku 2017. Ten wywiad i ta debata jest w serwisie YouTube na moim kanale. Można sobie ją wygooglać. Wejść na kanał i zobaczyć. Grudzień roku 2017. Wydział Prawa i Administracji, Aula Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ja pod koniec tej debaty powiedziałem, że w ciągu kilku najbliższych lat możemy spodziewać się zaostrzenia sytuacji na Bliskim Wschodzie w perspektywie dłuższej wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie. I pamiętam, że kiedy już po zakończeniu, po wyłączeniu kamery, Jacek Bartosiak do mnie podszedł, podziękowaliśmy sobie za wspólną debatę i zapytał mnie, czy naprawdę sądzę, że dojdzie do takiej wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, no bo przecież taki konflikt byłby sprzeczny z interesami USA. I ja pamiętam, że nie pamiętam dokładnie, co odpowiedziałem wtedy doktorowi Bartosiakowi. Powiedziałem, że lobby Izraela w Stanach Zjednoczonych jest tak ogromne i tak istotne, tak liczące się, co przyznają sami badacze tej klasy, co profesor John Mearsheimer, że
Nie ma tutaj większego pola do manewru. Jeżeli Izrael poczuje się zagrożony, to potencjalna tak zwana wojna prewencyjna z Iranem będzie na porządku dziennym, wejdzie w rozkład operacyjny, czy tam strategiczno-operacyjny. I to się potwierdza, szanowni państwo. Ja w zeszłym roku wielokrotnie mówiłem, pokazywałem, że takie ćwiczenia, jak na przykład ćwiczenia pod kryptonimem Rydwany Ognia, wspólne amerykańsko-izraelskie, są niczym innym, jak ostatnim preludium do uderzenia Izraela, czy koalicji pod wodzą Izraela, na Islamską Republikę Iranu. Ćwiczono wtedy między innymi uderzenia na podziemne instalacje, gdzie kryją się na przykład zasoby rakiet, dziesiątki tysięcy rakiet irańskich, oczywiście różnego typu. I mamy do czynienia, szanowni państwo, z ostatnią prostą. Mamy do czynienia z ostatnią prostą. To, co się dzieje w Strefie Gazy, to jest ludobójstwo. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Mam nadzieję, że nie zdejmą kanału, który transmituje nasze dzisiejsze spotkanie, ale taka jest prawda. Tego się nie da przykryć. Nie da się tych zbrodni na ludności cywilnej, na kobietach, dzieciach mordowanych w Strefie Gazy już niczym przykryć. Chyba że większą wojną. Ale to oczywiście nie jest kwestia, przyczyna konfliktu izraelsko-irańskiego nie tkwi w Strefie Gazy, to żebyśmy mieli pełną jasność. Ona jest praktycznie, można powiedzieć, tak długa, jak długa jest historia państwa Izrael, najnowsza historia państwa Izrael po II wojnie światowej. Brak rozwiązania dwupaństwowego, który ciągnie się przez dekady i generuje coraz to nowe konflikty, jest tą właśnie, że genezą. Proszę zauważyć, że kraje globalnego południa na czele z Chińską Republiką Ludową, z wypowiedziami Xi Jinpinga, czy z Federacją Rosyjską, z wypowiedziami Władimira Putina, od samego początku tej nowej odsłony, czyli od 7 października, od ataku Hamasu, mówią o rozwiązaniu dwupaństwowym, czego nie chce słyszeć kolektywny Zachód, poza kilkoma krajami, które uznały niedawno istnienie państwa palestyńskiego. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją bez dobrego wyjścia. Natomiast gospodarka amerykańska jest dzisiaj na takim poziomie, że kolejna wojna jest niezbędna do stymulacji zamówień wewnętrznych. Niestety ten model gospodarki, który dzisiaj Stany Zjednoczone prezentują, czy od dłuższego czasu prezentują, to jest tak zwany prawicowy keynesizm. Ktoś mógłby powiedzieć, że taki etatyzm, prawicowy etatyzm, jak to jest oczywiście masło maślane trochę. Natomiast faktem jest, że jeżeli chodzi o lewicowy keynesizm, to zadłużane jest państwo, zadłużani są obywatele. Kolejne pokolenia, ale z tego długu pochodzą inwestycje w infrastrukturę, w edukację, w służbę zdrowia i tak dalej. Prawicowy keynesizm ma się nieco inaczej. On powoduje zadłużanie się, a żeby spłacić ten dług, generowane są wydatki zbrojeniowe. Czyli kolejne wojny muszą stymulować gospodarkę. I tak jest właśnie z gospodarką amerykańską. Proszę zauważyć, rok 2001, rok 2003, wydarzenia lat 2011-12, czyli kolejne uderzenie na Afganistan, uderzenie na Irak, tak zwana arabska wiosna. Destabilizacja łuku od Marrakeszu do Bangladeszu, koncepcja. Jeszcze Zbigniewa Brzezińskiego, już nieżyjącego. Pamiętamy uderzenie, inwazję na Irak, całkowicie sfałszowane dowody. Ten bezmyślne wystąpienie Colina Powella w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dzisiaj nawet Aleksander Kwaśniewski przyznaje, że tak mu szkoda Colina Powella, taki był dobry chłop. A musiał tak kłamać bezczelnie przed ONZ-em, że Saddam Hussein ma broń masowego rażenia. Doprowadzono do śmierci setek tysięcy ludzi w imię interesów gospodarczych i geopolitycznych Stanów Zjednoczonych i to przyznają sami Amerykanie. Brown University, program Cost of War mówi wyraźnie, ponad 900 tysięcy istnień ludzkich to jest efekt amerykańskich wojen po roku 2001. I mamy do czynienia z kolejną próbą stymulacji gospodarki amerykańskiej. Pytacie często państwo na spotkaniach, jaka jest tak naprawdę geneza, jaka jest przyczyna wojny na Ukrainie. Przecież ta wojna nie rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. Jej geneza to nawet nie rok 2014, aneksja Krymu przez Federację Rosyjską, wojna w Donbasie.
ale znacznie, znacznie wcześniej. Spójrzmy na genezę tego, co nazywane jest w literaturze przedmiotu pomarańczową rewolucją. Pamiętamy rok 2004, pamiętamy, można powiedzieć, cały zestaw polityków, przedstawicieli establishmentu III Rzeczypospolitej, która paradowała z ludźmi ze Swobody, szowinistycznej partii ukraińskiej, która czciła ludobójców, takich jak Bandera i Szuchewicz. Ale nie sięgając tak daleko, patrząc nawet tylko i wyłącznie na lata 2014-2022, sami Amerykanie przyznali w lutym bieżącego roku, co mogło być stymulantem do eskalacji napięcia, do rozszerzenia tej wojny na Ukrainie. Ona jeszcze nie jest pełnoskalowa, żeby była jasność. Wbrew temu, co mówi generał Skrzypczak, wielu dziennikarzy, pseudoekspertów, takich jak pan Wolski, którzy nigdy nie byli w wojsku, no bo przecież mają patronajta, więc nie mogą przecież iść na przeszkolenie wojskowe. Oczywiście to się zrzymam, ale to jest nasza smutna rzeczywistość od dwóch lat, że ludzie, którzy są, nie mają najmniejszych kompetencji, żeby wypowiadać się na temat wojskowości, bezpieczeństwa, obronności, brylują jako eksperci. Problem polega na tym, że prawdziwi eksperci rzadko chcą zabierać głos w tym teatrze, który dzisiaj obserwujemy. W tym teatrze bez wolności słowa. 25 lutego 2024 roku. To jest przełom, jeśli chodzi o naszą wiedzę na temat genezy wojny na Ukrainie. Amerykański dziennik New York Times opublikował artykuł oparty na wiarygodnych źródłach. Nie pozwoliliby sobie na kłamstwo takie ewidentne. 12 baz wywiadowczych zrobionych przez CIA, amerykański wywiad, i przez MI6, brytyjski wywiad, od roku 2014 na Ukrainie. 12 potężnych baz wywiadowczych wypadowych do wojny hybrydowej z Rosją. Przez 8 lat Amerykanie i Brytyjczycy przygotowywali Ukrainę jako bazę wypadową przeciwko Rosji. I to jest, moim zdaniem, wierzchołek góry lodowej, który obserwujemy, jeśli o to chodzi. Jeżeli taka informacja wypłynęła, stała się jawna, to mamy potężny problem. Mówię mamy jako Polacy. Dlaczego? Zaraz powiem. Wyobraźcie sobie Państwo sytuację, ja, żeby była jasność, i też tutaj mamy rejestrowany obraz i dźwięk, chcę powiedzieć, że absolutnie potępiam każdą wojnę napastniczą, każdą agresję w stosunkach międzynarodowych, sprzeciwiam się przemocy w ogóle w życiu społecznym i w żaden sposób nie usprawiedliwiam działań Rosji, Władimira Putina, ani nikogo z tamtejszego kierownictwa wojskowego, to żeby to wybrzmiało. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że to nie CIA i nie MI6, tylko wywiad rosyjski i wywiad chiński tworzą 12 baz wywiadowczych na terytorium Meksyku albo Kanady, w bezpośrednim sąsiedztwie Stanów Zjednoczonych. Jaka byłaby reakcja Stanów Zjednoczonych jako mocarstwa? Bo niewątpliwie, czy nam się to podoba, czy nie, Rosja jest regionalnym mocarstwem. Każde, jak wiemy z teorii stosunków międzynarodowych, czy z geopolityki, z historii, każde mocarstwo w dziejach, i tu nie ma wyjątków, miało swoje strefy wpływów. Ja wiem, że to teraz jest politycznie niepoprawne, że się mówi o prawie międzynarodowym i tak dalej, ale patrzmy na rzeczywistość taką, jaką ona jest, jaką znamy z historii. Od czasów starożytnych. Każde mocarstwo miało swoje strefy wpływów. Jak pamiętamy jeszcze przerabianą kiedyś w szkołach wojnę peloponeską Tukidydesa, to i starożytne Ateny, i starożytna Sparta miały swoje kolonie, miały swoje strefy wpływów. I tak samo dzisiaj. Z historii, a część osób bardziej wiekowych, bardziej dojrzałych pamięta jeszcze rok 1962, kryzys kubański, kiedy w odpowiedzi na rozmieszczenie NATO rakiet pośredniego zasięgu w Turcji przez NATO, Związek Radziecki rozmieścił rakiety na Kubie. Groźba wojny nuklearnej, groźba III wojny światowej. Tak, bo Związek Radziecki i radzieckie rakiety znalazły się w bezpośrednim sąsiedztwie Stanów Zjednoczonych, można powiedzieć. Tak? I natychmiastowa reakcja ówczesnej administracji amerykańskiej. I tutaj jest podobna sytuacja. My możemy moralnie pewne aspekty potępiać, natomiast patrząc chłodno na
relacje międzypaństwowe, po prostu oceniamy to, że została naruszona jakaś strefa wpływów. Profesor John Mearsheimer, na którego często się powołuje, bo to jeden z teoretyków realizmu czy neorealizmu w stosunkach międzynarodowych, traktowany jako dyscyplina naukowa w Stanach Zjednoczonych, podkreśla, że przyczyną tak naprawdę konfliktu na Ukrainie była ingerencja przez NATO, przez kolektywny Zachód, ingerencja w bezpośrednie sąsiedztwo Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza szczyt NATO w 2008 roku w Bukareszcie i obietnica rozszerzenia NATO o Gruzję i o Ukrainę. Zostało to potraktowane przez Moskwę jako naruszenie tej intymnej, strategicznej sfery bezpieczeństwa. I idąc dalej w tym tokiem myślenia, musimy sobie zadać pytanie dzisiaj, to o czym powiedziałem, że to jest dla nas problem, te bazy wywiadowcze MI6 i CIA na Ukrainie. Dlaczego? Bo dobrze pamiętamy, że Amerykanie, łamiąc prawo międzynarodowe, łamiąc polską konstytucję, w latach 2003-2005 zorganizowali w Starych Kiejkutach, w ośrodku kształcenia kadr wywiadu, tajne więzienie CIA, gdzie bez wyroku sądu byli przetrzymywani i torturowani ludzie. Z mediów wiemy mniej więcej kto, ale do końca, kto był przetrzymywany, co tam robiono, myślę, że nawet funkcjonariusze, oficerowie najwyżsi rangą agencji wywiadu do dzisiaj nie wiedzą. Do tego ostatecznie się przyznali. Przyznał się sam Aleksander Kwaśniewski, że doszło do złamania konstytucji z roku 1997, której sam był współtwórcą, współautorem czy ojcem chrzestnym, jak kto woli. Doszło do złamania konstytucji. Nie wolno nikogo bez wyroku sądu więzić ani torturować. Nie wolno tworzyć sobie eksterytorialnej strefy na terytorium państwa polskiego przez obce służby specjalne, nawet sojusznicze. Nie było żadnej umowy, ani po dziś dzień nie ma, która upoważniałaby Amerykanów do tworzenia takich stref. Chyba że jest jakaś tajna umowa, o której nie wiemy. No i tutaj zahaczamy o niezwykle wrażliwą materię. I pytanie, które musi wybrzmieć publicznie, jakkolwiek byłoby ono niepoprawne politycznie. Czy obecnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podobnie jak na terytorium Ukrainy, są tajne bazy obcych służb specjalnych, na przykład CIA czy MI6? I czy ich zadaniem są działania wymierzone przeciwko państwu związkowemu Rosji i Białorusi? To jest pytanie otwarte. Hipoteza może brzmieć, jedna z hipotez, że rzeczywiście takie działania mogą być. Ponieważ z przekazów telewizji Bielsat, finansowanej przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej, niestety wiemy, mówię o ubiegłym roku, że na terytorium państwa polskiego szkoli się tak zwane pospolite ruszenie, nieformalna organizacja emigrantów białoruskich, która chce siłą obalić władzę prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Widzieliśmy to zresztą po ostatnich wyborach prezydenckich, kiedy rzeczywiście była próba przeprowadzenia kolorowej rewolucji na Białorusi, gdzie centrum tych działań było na terytorium Polski. Wiemy z telewizji białoruskiej, że na terytorium tego państwa zostali zatrzymani opozycjoniści, którym przetrząśnięto telefony. Znaleziono tam jeden bardzo ważny kontakt do analityczki jednego z ośrodków państwowych, nie podam nazwiska, ale która często występuje, drobnej postury, która ma być, zdaniem służb białoruskich, oficerem polskich służb specjalnych, która prowadzi agenturę białoruską, która ma na celu oczywiście cele wywrotowe, jeśli chodzi o Białoruś. Wiemy doskonale, że w ubiegłym roku na terytorium państwa polskiego goszczono tak zwany emigracyjny, samozwańczy rząd rosyjski. No to wyobraźmy sobie analogiczną sytuację, co by było, gdyby na terytorium Rosji czy Białorusi te państwa zaczęły gościć jakichś samozwańców, którzy się uważają za prezydenta Polski, premiera, ministrów, albo gdyby zaczęto szkolić jakieś bojówki, jakichś terrorystów, którzy chcieliby obalić rząd Mateusza Morawieckiego w przeszłości, czy obecnie Donalda Tuska. Jak zareagowałaby opinia publiczna w Polsce? Jak zareagowałyby służby polskie? Prawda?
Więc patrzmy zawsze, starajmy się zrozumieć też drugą stronę. Ja w żaden sposób nie usprawiedliwiam działań na granicy, które firmuje władza Aleksandra Łukaszenki. W żaden sposób tego nie robię, ale staram się zrozumieć mechanizmy i także zrozumieć argumentację drugiej strony, abyśmy też mniej więcej wiedzieli, w którym momencie jesteśmy dzisiaj. Stosunki między Polską a Białorusią są napięte do granic możliwości. Władze Białorusi, konkretnie Iwan Tertel, generał z pochodzenia 100% Polak, Jan Ciercier, oskarża Polskę o próbę przygotowania zamachu stanu na Białorusi, o szkolenie bojówkarzy, dywersantów, terrorystów. Podaje białoruskie KDB, dawne KGB, podaje konkretne lokalizacje miejsc szkolenia terrorystów na terytorium Polski, między innymi w Białymstoku. Zresztą sama telewizja Bielsat pokazywała w reportażach właśnie te szkolenia na jednym z poligonów. Wygląda to niezwykle niebezpiecznie, szanowni państwo. I teraz dochodzimy do tego punktu, w którym powiedział Aleksander Vučić, że w ciągu 3-4 miesięcy dojdzie do wielkiego konfliktu, czy do groźby wybuchu wojny światowej. Tego samego dnia, kiedy szwajcarski tygodnik opublikował ten wywiad, w Sankt Petersburgu zakończyło się 27. Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, które zgromadziło przedstawicieli blisko 140 państw. Rosja zaczęła odtąd mówić oficjalnie, swoimi kanałami oficjalnymi, o tak zwanej, uwaga, globalnej większości. Globalna większość jako kontrapunkt, jako przeciwwaga wobec kolektywnego Zachodu. Czyli mamy do czynienia ze światem multipolarnym, ze światem, który się policentryzuje. Tworzą się regionalne potęgi, które nie chcą już supremacji dolara, czy nie chcą w ogóle dominacji dolara w rozliczeniach międzynarodowych, które przechodzą na waluty lokalne, które są w stanie odciąć się od systemu SWIFT. Jeszcze do niedawna mówiono nam, że nie da się żyć bez systemu SWIFT. No da się. Ostatnie 2 lata jasno pokazały, że można funkcjonować, że można zwiększać moc, siłę nabywczą swojej waluty bez funkcjonowania w systemie SWIFT, przy odrzuceniu zależności od dolara w globalnej gospodarce. No i wreszcie mamy Bliski Wschód. Dzisiaj amerykańska gospodarka jest potwornie zadłużona. Dług publiczny w Stanach Zjednoczonych wynosi, uwaga, 122% PKB. Tej bańki nie da się uratować inaczej niż tylko w jeden sposób. Wywołując wielką wojnę. Wojna na Ukrainie na jakiś czas podratowała gospodarkę amerykańską. Proszę zauważyć, Amerykanie w popłochu uciekli. Uciekli z Kabulu, uciekli z Afganistanu. Taki obrazek, taka klisza, 15 sierpnia 2021 roku. W popłochu Amerykanie opuszczają Kabul, zostawiając w stolicy tego państwa setki ton sprzętu wojskowego. 31 sierpnia ostatni żołnierz NATO opuszcza ziemię afgańską. Talibowie obejmują ponownie władzę. Najdłużej trwająca wojna w historii Stanów Zjednoczonych to nie jest wojna secesyjna, to nie była wojna hiszpańsko-amerykańska z końca XIX wieku, ani pierwsza, ani druga wojna światowa. To była wojna z pasterzami z gór. To była wojna w Afganistanie rozpoczęta w 2001 roku i zakończona w 2021 roku przegraną Stanów Zjednoczonych. Nic Stany Zjednoczone nie osiągnęły poza stymulacją przez 20 lat swojej gospodarki wydatkami zbrojeniowymi. Tylko te pieniądze zostały przejedzone. Dzisiaj gospodarka amerykańska wygląda tragicznie. Nie gospodarka rosyjska, jak chcieliby propagandyści na Zachodzie, czy propagandyści nad Wisłą. Gospodarka amerykańska wygląda katastrofalnie. System ochrony zdrowia. Proszę zobaczyć na ulicę San Francisco, Los Angeles. Fentanyl, epidemia narkomanii, epidemia. To nie jest problem lokalny, to nie jest problem marginalny, to jest problem bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa amerykańskiego. To jest potężny problem z imigracją z Meksyku, przez Meksyk, która płynie.
Amerykanie mają potężne problemy. Administracja Joe Bidena ma coraz większe problemy. Sam Hunter Biden, jego syn, ma potężne problemy. Nie będę pewnych rzeczy tutaj mówił publicznie, ale wypłyną informacje, wypłyną materiały na temat syna, na temat Huntera Bidena w trakcie tej kampanii do, prawda, na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jest bardzo prawdopodobne, że elity Izraela, obecny rząd, który jest bodaj najbardziej radykalnym rządem w całej historii po utworzeniu państwa, od utworzenia państwa Izrael po II wojnie światowej, będzie dążył do wywołania konfliktu na Bliskim Wschodzie przed listopadowymi wyborami na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, aby postawić przed faktem dokonanym każdą administrację, która tam będzie. I ja się bardzo dziwię środowiskom, które w Polsce, które są określane mianem prawicowych, które tak się cieszą, że Donald Trump powróci na fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. Musimy sobie zdawać z jednej rzeczy sprawę. Donald Trump to jest człowiek, który w 2018 roku jednostronnie zerwał porozumienie nuklearne z Iranem. Rozumiecie Państwo, co oznacza to w obecnej sytuacji geopolitycznej? To oznacza, że Donald Trump jest zwolennikiem rozwiązania siłowego, twardego z Iranem. To nie jest człowiek nastawiony koncyliacyjnie jak Biden, który chciał powrotu do rozmów w Wiedniu. To jest człowiek, który poprze rozprawę krwawą z Iranem. Co to oznacza? To oznacza, że Trump będzie chciał przechylenia szali w konflikcie z Chinami. Nieuniknionym konflikcie z Chinami, bo za największego wroga Trump uważa Chińską Republikę Ludową. Nie Rosję, nie żadną Rosję, nie Iran, ale największym konkurentem, przeciwnikiem, rywalem, wrogiem wreszcie Stanów Zjednoczonych w tej optyce republikańskiej jest Chińska Republika Ludowa. A jak Państwo wiecie, całkiem sporo, mówiąc najdelikatniej jak potrafię, węglowodorów z Zatoki Perskiej płynie właśnie do Chin. Te węglowodory są potrzebne gospodarce chińskiej. Każda wielka wojna na Bliskim Wschodzie oznacza potencjalny paraliż cieśniny Ormus i żeglugi przez Morze Czerwone, ergo przez kanał Suezki. To oznacza potężne perturbacje, potężne turbulencje dla całej gospodarki światowej. Benzyna będzie na pewno dwucyfrową miała cenę, także w Polsce. To nie będzie benzyna po 6 czy 7 zł. To będzie benzyna po 20 zł. W takiej sytuacji, po 15-20 zł. Tyle może wynosić litr benzyny, zakładając, że w ogóle ta benzyna będzie. Pamiętajmy, że pozbyliśmy się dostaw taniego gazu i ropy z Rosji. Sprowadzamy ciekły LNG ze Stanów Zjednoczonych. Inne państwa regionu tego niekoniecznie zrobiły. Węgry, Austria sprowadzają cały czas rosyjski gaz, mimo sankcji. Nasz przemysł chemiczny jest na bardzo trudnym poziomie, znaczy jest w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. W związku z tym ja nie byłbym takim wielkim optymistą w perspektywie dojścia do władzy Trumpa, niemniej jednak doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie Trump, nie Biden decyduje o głównych kierunkach, wektorach polityki amerykańskiej, ale Deep State, czyli głębokie państwo, struktury Fedu, struktury wielkich korporacji, struktury służb specjalnych, wielkich rodów finansowych w Stanach Zjednoczonych, ponadnarodowych tak naprawdę, one dysponują takim kapitałem, takim przełożeniem, kapitałem także politycznym, który decyduje o głównych kierunkach. W związku z tym te słowa Aleksandra Vučića, one są takim, powiedziałbym, ostatnim dzwonkiem alarmowym. Przedostatnim dzwonkiem dla Polski było wystąpienie premiera Roberta Fico w lutym bieżącego roku, tuż przed wylotem na szczyt w Paryżu. Premier Fico wtedy powiedział, że choćby miał przypłacić swoje stanowisko, to on nigdy nie wyśle żołnierzy słowackich na Ukrainę. I już po spotkaniu w Paryżu powiedział kolejne bardzo ważne słowa, że są w NATO, są w Unii Europejskiej państwa, które nie oglądając się na decyzje pozostałych, chcą wysłać swoje wojska na Ukrainę. Spekulacje medialne, że chodzi o kraje bałtyckie i Polskę. Nie minęło zbyt wiele czasu i zamachowiec
kule zamachowca dosięgnęły premiera Fico. No to jest ewidentne ostrzeżenie moim zdaniem. Tutaj nie ma przypadków. Jeśli istnieją co najmniej dwa zbiegi okoliczności, nigdy nie są one zbiegiem przypadku. Jest zbyt wiele takich przypadków, zbyt wiele gruźb pod adresem polityków, którzy nie chcą wspierać militarnie Ukrainy. Wiemy, do czego to prowadzi. Węgry premiera Orbana już zapowiedziały, że nie będą wspierać militarnie. Nie będą blokować decyzji natowskich, ale nie zaangażują się w żaden sposób militarnie. Jeden, jedyny kraj, który tak oficjalnie, tak twardo postawił sprawę. Wynika to z modelu polityki, jaki przyjął Orban, a właściwie także Peter Szijjártó, właściwie tandem Szijjártó-Orban w polityce międzynarodowej, a mianowicie polityki wielowektorowej. Takiej, którą robi też Turcja. Turcja jeszcze od czasów Ahmeta Davutoglu, która realizuje koncepcję głębi strategicznej. W Polsce mamy politykę jednowymiarową. Proszę zobaczyć, że rząd Donalda Tuska wbrew niektórym naiwnym głosom w żaden sposób nie złagodził prowojennej narracji, ale jeszcze ją wzmocnił. Ustami marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który chce wgniatać prezydenta Putina w ziemię, słowami nieodpowiedzialnymi Radosława Sikorskiego, który wcale nie wyklucza, że może w przyszłości nastąpić opcja wysłania Wojska Polskiego na Ukrainę, potwierdzona zresztą przez rzecznika prasowego MSZ-u Pawła Wrońskiego, byłego dziennikarza Gazety Wyborczej, prominentnego członka członka redakcji Gazety Wyborczej. Mamy szereg nieodpowiedzialnych decyzji. A z drugiej strony mamy realne decyzje władzy mające na celu ograniczenie wolności słowa. I ja to osobiście obserwuję, część z Państwa, którzy obserwujecie mnie w moją aktywność publiczną, doskonale wiecie, o czym mówię. O powołaniu Polskiego Ruchu Antywojennego w lutym 2023 roku. To jest niewyobrażalne, jaki się rozpętał hejt zorganizowany, systemowy przez media głównego nurtu. Dzisiaj każda osoba, która prezentuje poglądy propokojowe, antywojenne, jest natychmiast stygmatyzowana, etykietowana jako onuca, jako ruski agent, czy coś podobnego. To jest, oczywiście ja jako badacz walki informacyjnej również, zajmując się teorią walki informacyjnej, doskonale wiem, jak to wygląda, jakie są tego mechanizmy. Że to się nie dzieje samoistnie, mamy farmę troli, także polskich służb specjalnych. Mamy do czynienia z zaszczuwaniem opinii publicznej. Jeżeli ktoś odbiega od matrycy, która mówi o tym, że, cytuję, to jest nasza wojna i trzeba wspierać Ukrainę, bo oni walczą za nas, a jak nie będziemy wspierać Ukrainy, to wojsko rosyjskie będzie przy granicy z Polską. Koniec cytatu. To już jest etykietowany i stygmatyzowany. I nie sposób en bloc całościowo przeciwstawić się temu. Przewaga mediów głównego nurtu jest ogromna. Każdy z Państwa, którzy widzicie, funkcjonujecie w jakichś swoich biotopach, w jakichś swoich społecznościach, małych ojczyznach, w parafiach, w różnych w rodzinach, widzicie, jak mocno media głównego nurtu formatują świadomość. I to się dzieje na całym świecie, żeby była jasność. Polska nie jest tu jakąś bezludną wyspą, czy nie jest jakimś ewenementem w tym zakresie. Ja wiem, że tego typu głosy, które mówią o tym, że to nie nasza wojna, że nie powinniśmy iść na wojnę, nie powinniśmy ryzykować, bo Polska nie ma systemu obrony powietrznej, Polska nie ma efektywnego systemu szkolenia rezerw, Polska nie ma rezerwuaru rezerw, Polska nie ma systemu obrony cywilnej, Polska nie ma schronów, Polska nie ma zapasów. A wreszcie, najważniejsze, Polska nie ma interesu w tym, żeby iść na wojnę. Nie ma w tym nikt z nas tutaj na tej sali w Bydgoszczy zgromadzonej, aby ryzykować życiem i zdrowiem w interesie oligarchów ukraińskich czy interesie wywiadu amerykańskiego czy brytyjskiego, które mają swoje bazy na Ukrainie. Wiemy dobrze, że żołnierz rosyjski stoi przy granicy z Polską od roku 1991. Państwo Związkowe Rosji i Białorusi ma granicę z Polską ponad 600 kilometrów. Ponad 600 kilometrów to nie tylko 210 kilometrów granicy z obwodem kaliningradzkim,
ale także granica z Republiką Białoruś, gdzie jest już także prawdopodobnie taktyczna broń jądrowa rosyjska. I każdy, kto dzisiaj mówi, że groźba użycia taktycznej broni jądrowej jest niewielka, albo znikoma, albo nie nastąpi, jest w wielkim błędzie. Niestety przestrzeń medialną w Polsce opanowali dyletanci, którzy nie znają Rosji, nie znają języka rosyjskiego, nie znają doktryn rosyjskich, ani rosyjskiego sposobu myślenia o geopolityce, o stosunkach międzynarodowych, który jest zgoła odmienny od tego sposobu myślenia w Polsce. Jak najbardziej groźba deeskalacyjnego użycia taktycznej broni jądrowej istnieje. I co do tego nie ma żadnych wątpliwości nikt, kto się profesjonalnie zajmuje badaniem rosyjskiej myśli strategicznej. Problem polega na tym, że w Polsce uwierzono w to, że nastąpił koniec historii, że tak naprawdę NATO nas obroni. Ale jak się wczytamy w raporty think tanków, ośrodków eksperckich amerykańskich, takich jak Rand Corporation na przykład, to wiemy doskonale, że Amerykanie i siły lądowe amerykańskie nie będą zaangażowane w odpieranie dywizji rosyjskich ewentualnych. Przede wszystkim to, co Amerykanie mogą dostarczyć, to przewagę wywiadowczą, rozpoznanie satelitarne, wsparcie radioelektroniczne, bazy logistyczne, wojska specjalne. Niewątpliwie to wchodzi w, powiedziałbym, w pewien areał. I tak są zresztą budowane bazy amerykańskie logistyczne na podstawie umowy o tak zwanej wzmocnionej współpracy obronnej, którą podpisał jeszcze minister Mariusz Błaszczak. Widzimy zresztą to, co się dzieje. Mamy do czynienia zatem z pewną narracją, której twarzą zresztą, jedną z twarzy w przestrzeni publicznej stał się Jacek Bartosiak. Człowiek, który przez całe lata wmawiał Polakom interesującym się sprawami międzynarodowymi, że Polska jest skazana na wojnę z Rosją. Taki determinizm historyczny i determinizm geograficzny, że Polska nie ma innego wyjścia, tylko pójść na konfrontację bezpośrednio militarną z Rosją. Żałuję, że mimo tych trzech debat, które są za nami, które wszystkie są dostępne w internecie, dwie odbyły się przez internet, jedna, tak jak powiedziałem, na żywo na Uniwersytecie Śląskim jeszcze w 2017 roku, nie doszło do tej konfrontacji naszej intelektualnej w kanale zero. Tutaj widać, że były potężne naciski i to jest element tego, co na Zachodzie jest nazywane cancel culture, czyli w wolnym tłumaczeniu kultura wykluczenia. Każdy, kto nie wpisuje się w tę matrycę, o której powiedziałem, czyli ten przekaz systemowy, jest wypluwany, wyrzucany, a ostracyzowany, izolowany w mediach mających szerokie, że tak powiem, spektrum działania, szerokie zasięgi, ponieważ nie wpisuje się i mógłby, nie daj Boże, podważyć oficjalną narrację. Ktoś się bardzo boi konfrontacji intelektualnej. I to widać na każdym kroku. Niestety, szanowni państwo, na jesieni ubiegłego roku zaczęły obowiązywać również dodatkowe przepisy kneblujące wolność słowa, a obecnie wdrażane środki wskazują, że dojdzie do jeszcze większego ograniczenia wolności słowa. Stany Zjednoczone i Polska podpisały specjalne porozumienie o powołaniu, o zwalczaniu dezinformacji, cokolwiek by to miało znaczyć, i powołaniu tak zwanej ukraińskiej grupy łączności, która ma mieć siedzibę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przy Alei Szucha w Warszawie. Ta grupa ma zwalczać dezinformację, czyli tak naprawdę każdą inną narrację niż ta, która jest nam suflowana z MSZ-u, z Alei Ujazdowskiej, z Kancelarii Premiera czy z Pałacu Prezydenckiego. To nie jest normalne w państwie demokratycznym, gdzie obowiązuje artykuł 54 Konstytucji, mówiący o wolności przekonań, o wolności słowa. Ja zawsze to mówię publicznie. Jak to się dzieje? Ja rozumiem, że ktoś może mnie nie lubić osobiście, mieć awersję do mnie, że mogą się moje poglądy nie podobać, moje publikacje się mogą nie podobać. Każdy ma do tego prawo. Natomiast jestem osobą niekaraną, nigdy nie byłem karany. Nie toczy się wobec mnie żaden proces, ani cywilny, ani karny. Cieszę się pełnią praw publicznych, także wynikającej z artykułu 54 Konstytucji, a mimo to podejmowane są systemowe działania instytucji państwowych mających na celu wykluczenie mnie z debaty publicznej, czyli ograniczenie moich konstytucyjnych praw.
Najlepiej wyraził to Stanisław Żaryn, funkcjonariusz PiS-u, który jako rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, przestępcy, żeby nie było, żeby była jasność, skazanego prawomocnym wyrokiem, obecnie europosłu, powiedział wprost, że nie ma miejsca w debacie publicznej dla takich ludzi jak Sykulski, ale nie powiedział dlaczego, no bo ma inne poglądy. Nikt przez 17 lat nie był w stanie przedstawić mi żadnego zarzutu. Ja nie mówię, że czegokolwiek udowodnić, ale przez 17 lat, szanowni państwo, szanujmy się, istnieją kontrwywiad, wywiad, policja, urzędy skarbowe, cała aparatura państwowa, całe możliwości kontroli operacyjnej. Od 2007 roku miałem i dostęp do informacji niejawnych, i byłem biegłym sądowym, i tak dalej, i tak dalej. I nikt nie był w stanie mi postawić zarzutu żadnego. A mimo to jest systemowa, państwowa próba wykluczania, przecież nie mnie jako Leszka Sykulskiego, ale ludzi prezentujących inne zdanie niż ma system, niż ma władza. Przecież ja jestem tylko jednym z ludzi, jednym z przeszkód, która im stoi na drodze, żeby całkowicie zlikwidować wolność słowa, aby nie można było mieć niczego do powiedzenia w zakresie polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. Dlatego tym mocniej dzisiaj, szanowni państwo, ja zdaję sobie sprawę, że ludzie w Polsce boją się przychodzić na spotkania, które nie są organizowane przez partie mające koncesję systemu, które będą mówić o tym, że to nie nasza wojna, że jesteśmy realnie dzisiaj zagrożeni wplątaniem nas w konflikt z Rosją. To już nie są żarty. To jeszcze można odkręcić, to jeszcze można powstrzymać. Jeszcze. Pytanie do kiedy? Moim zdaniem kluczowy będzie przełom sierpnia, września. To jest ten czas, kiedy zapadną kluczowe decyzje, jeśli chodzi o Bliski Wschód, i sytuacja także na froncie na Ukrainie również bardzo wiele rzeczy wyjaśni. Po odrzuceniu ostatniej propozycji pokojowej ze strony Rosji nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że Rosja szykuje się do znacznie bardziej aktywnych działań na kierunku na Odessę, czyli na historyczną krainę Jedysan, także działania na Kijów i Charków, nie licząc Donbasu oczywiście. Pamiętajmy, że wojna nie toczy się na terytorium całości Ukrainy, na terytorium nawet połowy Ukrainy. To jest terytorium, bezpośrednie działania wojenne to jest co najwyżej kilkanaście procent terytorium Ukrainy. To nie jest żadna wojna pełnoskalowa. Ukraina dalej kupuje węglowodory z Rosji. Biznesmeni ukraińscy nadal handlują z Rosją. To tak nie jest. To nie wygląda jak w 1939 roku. To nie jest wojna pełnoskalowa, co próbuje nam wmawiać propaganda. Jest coraz niestety bliżej eskalacji tego konfliktu. Widzimy, że pod szyldem zwalczania dezinformacji jest ograniczana wolność słowa. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że będzie ona coraz bardziej kneblowana. Kolejne przygotowania do wojny. Dzisiaj jadąc do państwa widziałem już mosty przed Toruniem, oznaczone oznaczeniami wojskowymi, jeśli chodzi o przepustowość, jeśli chodzi o tonaż i tak dalej. No widać, że w całym kraju, jeżdżę dużo po Polsce, widzę, że władza przygotowuje nas do konfrontacji. Mamy stać się kolejnym zderzakiem strategicznym w konfrontacji z Rosją. Polska nie może dobrze z tego wyjść, bo jesteśmy krajem frontowym. Jeżeli przyjmujemy na siebie rolę zderzaka strategicznego, stajemy się krajem frontowym. Mniej niż 3% populacji ma dostęp do jakichkolwiek ukryć. Niekoniecznie schronów, ale jakichkolwiek ukryć. Nie ma dzisiaj obrony przed rakietami, przed dronami, przed bombami. Widzimy to po przykładzie Ukrainy. Widzimy to, państwo nie musicie... Ja nie muszę wiele mówić, w Bydgoszczy, w lesie pod Bydgoszczą, znaleziona rakieta przeleciała przez pół Polski. Nikt, żaden system obrony powietrznej tego nie wykrył. A co by było, gdyby leciały setki czy tysiące rakiet, dronów, innych środków napadu powietrznego, mówiąc żargonem wojskowym. Ja doskonale jako porucznik rezerwy Wojska Polskiego wiem, że systemu szkolenia rezerw w Polsce nie ma. I żaden WOT, żadne Wojska Obrony Terytorialnej nie zapewnią państwu bezpieczeństwa, ani państwa rodzinom, państwa dzieciom i wnukom przed spadającymi rakietami. Nie ma przeciwko temu obrony dzisiaj w Polsce. Bardzo lubimy tak mówić, a hajda na Moskala w Polsce, tak? Znamy tę książkę Jacka Bartosiaka Rzeczpospolita między lądem a morzem, gdzie ostatni rozdział to jest scenariusz wojny z Rosją.
Tylko nie mówi się o tym, że od pierwszych godzin, od pierwszych minut takich działań, a nawet jeszcze przed rozpoczęciem formalnych działań kinetycznych, nastąpią akty sabotażu i dywersji na obiekty infrastruktury krytycznej. Oczyszczalnie ścieków, przepompownie, stacje transformatorowe, elektrownie, elektrociepłownie, światłowody, fałszywe alarmy w skali masowej do placówek służby zdrowia, masowe ewakuacje szpitali, paraliż służby zdrowia, paraliż systemów energetycznych, paraliż cyberprzestrzeni, potężne uderzenie na cyberprzestrzeń, paraliż systemów płatności bezgotówkowej, paraliż bankomatów, gdzie wszyscy mówią Polska bezgotówkowa, jak to miło, fajnie rozliczać się i higienicznie bezgotówkowo. Nagle się okaże, że w pierwszych minutach wojny bankomaty nie będą działać, nie będzie działać, transakcje bezgotówkowe nie będą działać. Nie będzie bieżącej wody pitnej, nie będzie prądu, nie będzie internetu. Nie będzie działać telewizja, radio, wiele stacji nie będzie działać. Będzie zimno, jeżeli będzie to jesienią, zimą. Nie będzie dowozów żywności. Nastąpi akty rabunkowe, zwiększenie się aktów pospolitej przestępczości oraz zorganizowanych grup przestępczych. Myślicie Państwo, że co, że ta podmiana, może inaczej, ta zmiana struktury etnicznej, która nastąpiła, te zorganizowane grupy przestępcze z Kaukazu, z dawnych, nazwijmy to, republik poradzieckich, one nie wykorzystają tej okazji. Polska jest dzisiaj rozbrojona. Kto z Państwa ma broń w domu dzisiaj? Nie, proszę nie podnosić, broń Boże, ręki. To jest problem, który będzie od pierwszych godzin, od pierwszych minut konfliktu. Zadajcie sobie Państwo w głębi duszy takie pytanie, ile moje gospodarstwo domowe przetrwałoby dzisiaj bez możliwości uzupełnienia jedzenia w sklepie, bez możliwości uzupełnienia wody, bez elektryczności. Jak długo? Ile dni? Ile dób? To jest dzisiaj fundamentalne pytanie, bo co, liczycie Państwo, że państwo pomoże, że przyjadą beczkowozy, że państwo będzie rozdawać leki na ulicach? Nie będzie czegoś takiego. Zlikwidowano Agencję Rezerw Materiałowych, która była całkowicie niewydolna, i zmieniono tylko nazwę. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych to się nazywa. A wiemy doskonale, dwa raporty Najwyższej Izby Kontroli mówią o tym, że w Polsce nie ma systemu obrony cywilnej. A to oznacza, że będzie chaos, jeśli chodzi o ewakuację. To oznacza, że nie będzie wystarczających zapasów wody pitnej, żywności, lekarstw, paliwa. Nie będzie też paliwa dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Będzie problem z poruszaniem się w powietrzu. Będą drogi zakorkowane. Myślicie Państwo, że uciekniecie na zachód, do Niemiec? Przez zieloną granicę, może nie zieloną granicę, no bo, ale pewnie przejścia będą zamknięte. Przez zieloną granicę będzie ciężko. Obecny szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego powiedział wprost w jednym z programów publicystycznych: granice będą zamknięte w przypadku ogłoszenia stanu wojennego. Będzie chaos na drogach dojazdowych, będą wielokilometrowe korki. Problem w tych korkach: brak toalety, brak żywności, brak jedzenia, brak łączności i tak dalej. To będzie katastrofa. To będzie katastrofa. A co będzie, jeśli punktowo zaczną spadać rakiety na Polskę? Proszę sobie wyobrazić, to społeczeństwo, to pokolenie Z, wychowane przed komputerami, przed smartfonami, które nie potrafi sobie wyobrazić życia bez tego. Będzie głodno-chłodno i nie będzie takich rozrywek w tym zakresie. Będą spadać bomby, przed którymi nie ma ukrycia. To jest problem. I pytanie, w imię czego? W imię czego mamy właśnie tak ryzykować? Dlatego kończąc, powiem tylko jedno. Szanowni Państwo, konsekwentnie od wielu, wielu lat mówię, powtarzam i powtórzę to w Bydgoszczy dzisiaj również. Dziś jest 15 czerwca 2024 roku. To nie nasza wojna, nie idźmy na żadną wojnę. Dziękuję bardzo.